Próbuję nagrać z innego telefonu, w zupełnie innej pozycji. Nagrywałem dotąd tym telefonem. To jest Samsung Note 9. W tej chwili będę próbował nagrać troszkę mniejszym telefonem. To jest Note 10, który dostałem od mojego synka, kiedy ten mi nawalił. I zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Nie mam tutaj możliwości podłączenia mikrofonu bezpośrednio pod ten telefon, dlatego że nie ma tutaj mini jacka. Musiałbym mieć przejściówkę, no ale spróbuję, zobaczymy, jaka będzie jakość nagrania i co się da z tym zrobić. Dzisiaj mamy środę, 28 lutego. To jest druga noc w domu. Druga noc spędzona w moim własnym łóżku. I jak się czuję? Wczoraj miałem do południa trudny dzień ze względu na bóle, które były umiejscowione w jamie brzusznej. Wieczorem troszkę się poprawiło. Nawet odwiedziła mnie moja wnusia z moim synem i z moją synową. To małe dziecko jest tak pełne życia, że coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, jak mi będzie dzisiaj. Będę chciał spróbować ustawić się z tym nagrywaniem w taki sposób, żeby była dobra słyszalność i żeby było dobrze widać. W sobotę ma mnie odwiedzić mój syn z wnuczką z Łodzi wraz z Basią, z moją córką ze Szczecina. Nie wiem, o której godzinie to będzie, najprawdopodobniej po południu. Także już się cieszę na to spotkanie. Lubię tych moich bliskich. Naprawdę mam bliskich mi ludzi. Mówię teraz o rodzinie, o tej rodzinie z krwi. Jak i mam mnóstwo bliskich w Was, w ludziach, z którymi na przykład nigdy się nie widzieliśmy na oczy, a przez tego ducha, który nas jednoczy, jesteśmy ze sobą bardzo zbliżeni, do siebie bardzo zbliżeni, z czego się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, że to jest naprawdę największy skarb, największe bogactwo, ludzie. Ludzie są największym skarbem. Nie rzeczy, nie przedmioty, tylko ludzie, którzy wspierają cię, myślą podobnie i z którymi możesz mieć ciepłe, serdeczne relacje. Jakie to jest ważne. Próbuję patrzeć do kamery, bo kamerę mam tutaj umieszczoną z boku telefonu, a siłą rzeczy przekierowuję oczy cały czas na moją facjatę. Nie wiem dlaczego, no ale spróbuję pilnować się i być z wami blisko. Jeszcze troszkę wygnę telefon inaczej. O. Dobra. Czuję się na tyle dobrze, że rzeczywiście mogę nagrywać ten filmik. Nie będzie on długi. I chciałem podzielić się z wami przemyśleniami z pobytu w szpitalu. Byłem tam 21 dni. Pewien człowiek, Piotruś, lekarz, napisał do mnie 8 lutego. Napisał do mnie taki scenariusz, w którym wyznaczył datę 26 jako datę zakończenia mojego pobytu w szpitalu. Tak, oczywiście podchodziłem do tego z przymrużeniem oka, ale kiedy 26 zostałem wypisany, no to powiem wam, że zabrzęczało mi w głowie i tak sobie pomyślałem, czy Bóg mu dał
taki dar proroczy na ten moment, taki ciekawy człowiek. Czy to jakiś przypadek? Nie wiem, nie będę tego rozkminiał, bo to nie ma większego znaczenia, ale było to dla mnie takie bardzo budujące doświadczenie, że pewien człowiek wyznaczył scenariusz zdarzeń i dokładnie tak się stało, jak on to powiedział. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Co ja tam przeżyłem w tym szpitalu? W międzyczasie, jak byłem na oddziale R, to jest taki oddział pełen monitorów, tlenu, tych wszystkich urządzeń podtrzymujących życie. Przez cały czas byłem w takiej sali, gdzie prawie cały czas byłem sam. Obok w sali, za takim szerokim przepierzeniem, były jeszcze trzy łóżka, bo obok mnie było jedno łóżko, ale ono było cały czas puste. Były jeszcze trzy łóżka i na dwóch z nich zmarło dwoje ludzi. Pewna starsza pani i młody chłopak 40-letni, który załatwił się na własne życzenie. Był alkoholikiem i rozwalił sobie wątrobę, nerki. Trzy razy był reanimowany. Niestety nie udało się go uratować. Zmarł. Trudno było przebywać tam w tej sali, dlatego że jeśli miałem tam sąsiadów, to oni w nocy krzyczeli, cierpieli bardzo. I to był taki czas, kiedy trudno mi było się skoncentrować. Wiecie co, to jest taki czas, kiedy człowiek się modli. Dużo się modliłem wtedy. Rozpamiętywałem bardzo te okoliczności wszystkie. Przyglądałem się cierpieniu, które przeżywa mój Bóg, który sprawia, że każdy człowiek jest do Niego podłączony, każdy jeden. I On jest obecny w życiu z każdym jednym człowiekiem. Prowadzi go przez to życie, próbuje go przybliżyć do siebie, żeby taki człowiek mógł obudzić się, ocknąć się dla Chrystusa. I bardzo często kończy się to niepowodzeniem. I Bóg nic nie może zrobić. Nie może takiego człowieka przywrócić życiu, a przede wszystkim zbawić. Zbawienie, które w Jezusie Bóg wyjednał dla każdego z nas, jest dostępne każdemu z nas, jest niemożliwe do przekazania człowiekowi, który nie chce słyszeć tego głosu. Za oknem jeżdżą samochody do mojego sąsiada, do Mariusza. Życie się toczy. A ja sobie tutaj leżę. Leżę i rozkminiam tą rzeczywistość. Próbuję się przyjrzeć temu wszystkiemu, co wokół mnie. Patrzę na wydarzenia polityczne, na wydarzenia globalne, patrzę na wydarzenia z mojego podwórka. I czasami kłębią mi się myśli. Będę chciał to jakoś usystematyzować i poukładać, żeby podzielić się z wami tym wszystkim, co przemyślałem, co przeżyłem. Ale muszę to uporządkować. To jeszcze jest za wcześnie na razie.
Chciałbym dzisiaj zabierał głos w jakichś bardzo istotnych sprawach, ale już niebawem, miejcie cierpliwość. Jeżeli Bóg da, jeżeli pozwoli mi na to, żebym jeszcze trochę pochodził po tym świecie, to podzielę się z wami tymi wszystkimi myślami. Na razie zatrzymam na momencik, poczekajcie. Okej, minutę przerwy zrobiłem sobie. Minutę przerwy i tak się zastanawiam, czy nagrywać dalej, ale chyba nie będę nagrywał. Dlatego, że nie mam tego wszystkiego poukładanego w głowie i to musi być w środku z natchnienia. Muszę uporządkować moje myśli, moje życie. Uporządkować je z Bogiem i dopiero wtedy podzielić się z wami tym, co dostanę. Także na razie na ten moment zamknę tą sesję. Zobaczę, jak to w ogóle słychać z tego telefonu, gdzie nie mogę podłączyć mikrofonu. Potem spróbuję znaleźć przejściówkę i znaleźć mikrofon. Wszystko tutaj zostało przestawiane. Iwonka posprzątała wszystko wokół mnie, wysterylizowała. No bo nie chcę powtórzyć powtórki takiego zdarzenia, jakie miało miejsce. Także teraz jestem sceptycznie zabezpieczony. Zostawiam was z Bogiem. Modlę się o was wszystkich i proszę Boga o to, żeby Jego światło docierało jak najdalej, jak najgłębsze zakamarki ludzkich dusz. Dziękuję wam, że jesteście i że mogę do was mówić. Zostańcie z Bogiem.